mało ostatnio jest premier samochodów dla zwykłych ludzi. Proszę bardzo, oto prawdziwy samochód dla ludu. Skoda Scala. Skoda specjalizuje się w projektowaniu modeli, które trudno sklasyfikować. Superb jest zwykle większy niż konkurencja w segmencie D, Octavia jest większa niż konkurencja w segmencie C, ale nadal uchodzi za kompakt, a Scala jest kompaktem, ale i tak jest większa od Golfa. Czyli Skoda ma teraz dwa bardzo obszerne modele kompaktowe w ofercie. Skoda obiecuje dużo samochodów w dobrej cenie, dobre wykorzystanie przestrzeni, bezpieczeństwo, łączność, ciekawy design. Okej. I oczywiście rozwiązania Simply Clever, które mają uczynić nasze życie łatwiejszym. Z zewnątrz Scala przypomina Rapida Spacebacka, którego zastępuje, ale z daleka równie dobrze można pomylić ją z Fabią Kombi. Coś, co Skoda podkreśla w komunikacie prasowym, to napis Skoda biegnący przez całą szerokość klapy bagażnika w miejscu logo. Ostatnio Volkswagen zaczął w podobny sposób przedstawiać nazwę modelu. Taka widać teraz w koncernie moda. Podobno Skoda jest emocjonująca, co mają podkreślać 18-calowe felgi, reflektory w technologii LED, dynamiczne kierunkowskazy z tyłu oraz panoramiczny dach. Nie przesadzałbym z emocjami, ale Scala jest wystarczająco przyjemna dla oka i jednocześnie na tyle nie rzucająca się w oczy, żeby przypaść do gustu potencjalnym nabywcom szukającym praktycznego auta za rozsądną cenę. Praktyczność zaczyna się od bagażnika, którego pojemność według Skody... Ej, to się otwierało. Wynosi 467 litrów i jak obiecuje Skoda, jest to największy bagażnik w klasie. Nie wiem, jak Skoda definiuje ową klasę, bo jeśli mówimy o kompaktowych hatchbackach, to jest jeszcze Civic, który ma 478 litrów. Chyba, że z Hondę sklasyfikujemy jako liftbacka, który nie ma największego bagażnika w klasie, bo największy bagażnik w klasie kompaktowych liftbacków ma oczywiście Skoda Octavia. Takie tam technikalia. Ale w bagażniku Simply Cleverów nie brakuje. Są nie jedna, nie dwie, nie trzy, ale aż cztery siatki. Są nakładki, które zmieniają zaczepy i sofiksów w dodatkowe haczyki na siatki. Dodatkowe, bo są dwa duże i dwa małe po bokach. Jest też gniazdo 12-woltowe. Pod podłogą jest pełne koło zapasowe, a podłoga może być podwójna i dwustronna. Tu akurat jest zwykła. W tym egzemplarzu nie ma też elektrycznie zamykanej klapy bagażnika, ale jeśli masz 1600 zł, możesz sobie taką opcję domówić. Do bagażnika zapakowałem sprzęt i bagaże na parodniowy wyjazd zdjęciowy. Bagażnik jest bardzo foremny, próg w miarę niski. Pod pokrywą wlewu paliwa tradycyjnie już w Skodzie jest skrobaczka do szyb, w drzwiach kierowcy z kolei kryje się parasolka. Pod maską korek wlewu płynu do spryskiwacza zamienia się w lejek, co ułatwia uzupełnianie płynu. Niewiele Simply Cleverów jest na kanapie, która dzielona jest w proporcjach 60:40, ale brakuje otworu do przewożenia dłuższych przedmiotów. Są dwa gniazda USB-C, nawiewy klimatyzacji, duże kieszenie w drzwiach, jeszcze tu są jakieś kieszenie i to takie dziwne zabezpieczenie pasów, żeby się nie obijały. Można zawadzić o to przy wsiadaniu i wysiadaniu i w ogóle, dlaczego cały ten element nie jest pokryty czymś miękkim? Z plusów, jest naprawdę dużo miejsca na nogi i nad głową. Czuję, że ten samochód będzie bardzo popularny wśród osób świadczących usługi z zakresu przewozu osób, chociaż na pewno w skromniejszej wersji wyposażenia. Z przodu można pomylić Skodę z Audi. To mogłoby być spokojnie A1 w niżej wyposażonej wersji bez tych kolorowych wstawek. To pierwsze wrażenie wynika z zastosowania wirtualnego kokpitu, który zadebiutował parę lat temu w Audi TT. Przeciwników cyfrowych zegarów uspokajam, że to opcja niezależnie od wersji wyposażenia. Ale ja lubię wirtualne zegary i te są niezłe.
To znaczy, dane są czytelnie zaprezentowane na kilka sposobów, więc każdy znajdzie odpowiednią formę prezentacji. Gorzej z poruszaniem się po ustawieniach wirtualnych zegarów, przynajmniej na początku. Z mojego punktu widzenia brakuje jednego przycisku na kierownicy. Okazuje się, że każdy z przycisków należy dłużej przytrzymać, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień. Takich zmian dokonuje się rzadko, więc to nie jest wielki problem, ale dla mnie ten sposób nawigacji po menu jest nieintuicyjny. System inforozrywki z ponad 9-calowym wyświetlaczem i nawigacją Amundsen też nie jest moim ulubionym rozwiązaniem. Być może to kwestia tego, że rzadko jeżdżę Skodami i jestem bardziej przyzwyczajony do rozwiązań Volkswagena. Na pierwszy rzut oka systemy wyglądają bardzo podobnie, ale potem okazuje się, że nie wszystko, co dostępne jest w Volkswagenie, oferowane jest również w Skodzie. Na przykład system rozpoznawania znaków drogowych to jedynie dane zapisane w nawigacji, które często nie zgadzają się ze stanem rzeczywistym i nie chodzi tylko o tymczasowe oznaczenie drogowych remontów. W dodatku informacje o ograniczeniach wyświetlane są tylko pomocniczo na środkowym ekranie, bez powtórzenia w wirtualnym kokpicie, więc jeśli korzystasz z map Apple lub Google, nie widzisz podpowiedzi. Powrót do Android Auto wymaga często kilku kliknięć w ekran. Ekran jest wiecznie pobrudzony odciskami palców i nawet potencjometr jest dotykowy. Na szczęście głośność można też ustawiać na kierownicy. Dwa porty USB-C i ładowarka indukcyjna to miły dodatek. Szkoda, że półka na smartfona nie jest tak przygotowana na przyszłość i większe urządzenia. Uchwyty na napoje są bardzo wąskie, więc nawet kubek z kawą ledwo się mieści, a bidon lub większą butelkę lepiej włożyć do uchwytu w podłokietniku lub do kieszeni w drzwiach. Czyli schowek w podłokietniku jest właściwie kolejnym uchwytem na napoje, co zostawia tylko chłodzony schowek przed pasażerem średnich rozmiarów. W komunikacie prasowym Skoda wspomina o miękkich materiałach, które no rzeczywiście w niektórych miejscach są, a w niektórych miejscach jest ich trochę mniej. Za to podoba mi się faktura tego wykończenia przy klamkach. I to, że tu jest przycisk start. Bardzo intuicyjne. Kiedy w ramach jednego koncernu ma się kilka modeli różnych marek o zbliżonych parametrach, trzeba sztucznie zbudować różnice, które z kolei skierują klientów do właściwej marki. I tak na przykład Skoda Scala dostępna jest m.in. z silnikiem o pojemności 1 litra i skrzynią DSG. W Golfie dwusprzęgłowy automat dostępny jest dopiero z silnikiem 1.5, który zresztą w Scali też można zamówić. To jest wersja z litrowym, 115-konnym silnikiem TSI z filtrem cząstek stałych. Jeśli jeździsz dużo w pojedynkę lub z jednym pasażerem i bez dużego obciążenia, ten silnik powinien Ci wystarczyć. W trasie przy stałej prędkości około 120 km na godzinę da się zejść do 5,5 litra na setkę. Przy 140 wychodzi 6. W mieście w korkach bliżej 7-8. Czas od 0 do setki to niecałe 10 sekund. Pozycja za kierownicą jest wysoka, widoczność dobra, fotele wygodne, wyciszenie przyzwoite. W trasie przydaje się adaptacyjny tempomat, system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu, czy system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu. Również tych oddalonych i zbliżających się szybko. Ten egzemplarz wyposażony jest też w adaptacyjne zawieszenie z obniżonym o 15 mm prześwitem. Przyznam szczerze, że nie zauważyłem większej różnicy w twardości zawieszenia między trybami, podobnie jak nie zauważam ich w innych modelach Volkswagena. Być może gdybym wyjątkowo cisnął po jakiejś krętej drodze, ale nie z tym silnikiem. Podejrzewam, że większa różnica w prowadzeniu wynika z obniżonego zawieszenia niż zmiany jego twardości w różnych trybach. Zawieszenie samo w sobie jest komfortowe, doskonale wybiera nierówności, przejazd boczną dziurawą drogą nie daje się we znaki ani kierowcy, ani pasażerom. Układ kierowniczy jest lekki, tym samochodem przyjemnie podróżować, nawet jeśli nie będzie to najbardziej ekscytująca podróż pod słońcem. Polecam posłuchać sobie muzyki. System audio, przynajmniej jak na moje ucho, brzmi całkiem nieźle.
Poza trzycylindrowym litrowym silnikiem benzynowym jest jeszcze czterocylindrowy 1.5 z technologią odłączania dwóch cylindrów oraz diesel 1.6. Na niektórych rynkach pojawi się też wersja na gaz ziemny. Ceny Skody Scali zaczynają się od 67 200 zł, ale jeśli Ci się wydaje, że ten egzemplarz jest znacznie tańszy od Volkswagena Golfa, możesz się zdziwić. Testowa Scala z wyposażeniem dodatkowym kosztuje prawie 118 000 zł. Golf z porównywalnym wyposażeniem, ale z manualną skrzynią biegów, bo w tej wersji Volkswagen nie oferuje DSG, jest w podobnej cenie, o około 10 000 zł tańszy, uwzględniając oferowany w chwili pisania scenariusza rabat. Skoda Scala, podobnie jak inne modele tej marki, to produkt obliczony tak, aby wstrzelił się w odpowiednie miejsce poniżej Volkswagena i jednocześnie oferując praktyczne rozwiązania, które mają złagodzić szok cenowy. Na Skodę należy patrzeć przez pryzmat udogodnień, które oferuje na tle konkurencji, a nie myśląc o cenie. Od najtaniej jest Dacia. Skoda jest od najwięcej. A co Ty sądzisz o Skodzie Scali? Lepsza od Golfa czy niepotrzebna, skoro jest Octavia? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami, nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda, Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.